Bardzo serdecznie chcę wszystkich powitać. Zaczynam oczywiście od autorów albumu, od Państwa Danuty i Jana Delka. Myślę, że oklaski. Muszę Wam powiedzieć, że ja mam takie trochę szczęście, bo po pierwsze z moim proboszczowaniem związane są stare kościoły. Stare kościoły, które jakoś tak polubiłem. Ale nie tylko stare kościoły. Zawsze znajduję ludzi, którzy potrafią wspaniałe historie starych kościołów opowiedzieć. W Żarnowcu taką osobą były benedyktynki, siostra Dorota i znana w świecie literackim, także historii, siostra Małgorzata Borkowska. Natomiast w Pucku pasjonatami historii tego miejsca i prawdziwymi znawcami bez wątpienia są Państwo Danuta i Pan Jan Detlef i są związani sercem z tym miejscem i to się czuje w ich pracy, w ich publikacji. Bardzo więc serdecznie witam. Witam księdza profesora Jana Perszona. Jego w tym miejscu przedstawiać nie trzeba. Jest to człowiek, wiadomo, z tym miejscem związany. Jest to człowiek, który sercem dotknął tego miejsca. Dotknął także historii. On, wiadomo, w tych naukowiec, więc zbadał to naukowo, ale także dotknął palcem, dotknął sercem tych cegieł, tych murów. Więc człowiek niezwykle z tym miejscem związany. Bardzo serdecznie witam. Ksiądz profesor dziś wygłosi laudację i opowie o albumie i pewnie wiele ciekawych rzeczy. Witam także wydawcę albumu, wydawnictwo Region, pan Jarosław Elwart. Jest obecny? Jest obecny. Witam serdecznie. Witam chór Cecylia, który za chwilę uświetni tę dzisiejszą promocję albumu. No i witam serdecznie nas, puckich parafian. Myślę, że to są prawdziwi pasjonaci tego miejsca, bo po prostu jesteście. Więc bez wątpienia to miejsce jest dla was niezwykle ważne. Rozglądam się z władz samorządowych. Jest pani burmistrz. A witam pani burmistrz. I witam was wszystkich. To cóż, myślę, że rozpocznijmy realizację tego programu. A program jest taki, po moim powitaniu, koncert chóru parafialnego pod wezwanie świętej Cecylii, trzy utwory, później laudacja albumu ksiądz profesor dr habilitowany Jan Perszon, a później krótkie wystąpienie autorów państwa Danuty i Jana Detlefów. A na zakończenie będzie możliwość nabyć album oczywiście, także zyskać podpis od autorów. Co by nie powiedzieć, jest to naprawdę historyczne wydarzenie. Takich książek źródłowych, takich pozycji o farze znów nie ma tak dużo. I to nie jest album, który powiela gdzieś coś z innych książeczek, ale to jest wynik pracy naukowej, pracy doktorskiej, a więc badania i z tego wydobyte na światło dzienne ciekawe sprawy. To cóż, zapraszam chór świętej Cecylii. Amen.
Państwo Boży, siostry i bracia, przez wieki Kościół, świątynia chrześcijańska, stanowił topograficzne, kulturowe, społeczne i duchowe centrum przestrzeni, tak zwanych kościelnych wsi i centrum życia społeczności miejskiej. To nie tylko regularna, codzienna liturgia, okresowe nabożeństwa, święta przestrzeń modlitw, sprawowanych sakramentów. To także, często jedyne, miejsce wykonywania muzyki na profesjonalnym poziomie, ośrodek edukacji, szkoła parafialna, opieka nad chorymi, bezdomnymi, żebrakami, hospicja, czyli szpitale, przytułki prowadzone przy większych parafiach, to cmentarz, dla niemal wszystkich bezimienny, a dla wybranych fundatorów i dobrodziejów epitafia i kaplice, gdy potomni w modlitwie o zbawienie duszy pamiętali. Kościół to miejsce spotkania, styku, dynamicznego przenikania się rzeczywistości boskiej i ludzkiej, nieba i ziemi, pokolenia żywych i wielkiej ciszby dusz, które odeszły, ale pozostają z tym miejscem związane. To komunia wiernych, pozostających jeszcze w stanie pierwszymi z Kościołem chwalebnym, które tworzą święci. Katolickie świątynie przez wieki pełniły funkcję obronnych twierdz, w których broniono życia i wiary mieszkańców. Tę alarmującą i obronną funkcję uwydatniają dzwony bijące na trwogę, ostrzegające przed najazdem, oznajmiające pokój i zapraszające do celebrowania zwycięstwa. Kościół i sprawowana w nim służba Boża były przez dziesiątki pokoleń niezastąpioną szkołą prawdziwej kultury. Uczyły bowiem kolo, kolere, kolum i kultum uprawy, pielęgnacji, rozwoju człowieczeństwa. Człowiek bowiem, skoro z Boga wyszedł i ku niemu zmierza, musi podejmować wysiłek, trud, pracy nad własnym doskonaleniem, odkrywając swą wyjątkową godność i niejako dorastać do pełni swych przeznaczeń na wzór Jezusa Chrystusa. Środkiem służącym do wznoszenia człowieka ku Bogu były nie tylko liturgia, głoszone Słowo Boże i katecheza, ale cudowna harmonia gotyckiej architektury, piękno rzeźb i obrazów, które opowiadały dzieje zbawienia niepiśmiennym, prostym ludziom i znosiły ich dusze ku Bogu. Monumentalna ludzka fara jest świadkiem wiary minionych pokoleń, wojen, rabunków, przemarszów wojsk, czasów zarazy i głodu, ale ocalała, troskliwie restaurowana, odnawiana i przyozdabiana w latach pokoju i stabilizacji. Chyba nigdy w dziejach nie była ona tak zadbana jak dzisiaj. Wielka w tym zasługa pasterza tej lokalnej wspólnoty, księdza prałata Jerzego Kuncy, który ukochał tę świątynię i cierpliwie blask dawny jej elementom przywracał. Ta nadmorska mała katedra ma też z Boga niespotykane szczęście, albowiem na przestrzeni kilkunastu lat traktują o niej dwa piękne albumy. Znakomite dzieło małżeństwa państwa Danuty i Jana Detlafów łączy w sobie trudną sztukę
Zwięzłego opisania bogatych dziejów Kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła i jednoczesnego wyeksponowania piękna detali architektonicznych i gromadzonych tutaj zabytków sakralnych. Autorzy od wielu lat jako historycy sztuki zgłębiali nie tylko tajemnice ludzkiej fary i jej wyposażenia, ale także niezwykle obszerny i ciekawy kontekst historyczny, w którym Puck, parafia i świątynia uczestniczyły. Jest to kontekst nie tylko dziejowy, ale także eklezjalny i teologiczny. Obydwoje w swoich znakomitych rozprawach doktorskich, ja miałem szczęście je przynajmniej powierzchnie przeczytać, podjęli bardzo solidne studia nad historią Kościoła na ziemi łódzkiej, zwłaszcza w epoce tzw. reformy trydenckiej i jej skutków dla katolickiej pobożności. I właśnie to, czyli uwzględnienie szeroko pojętego kontekstu teologicznego, należy uznać za diferencja specyfika książki Fara w Pucku. Świątynia bowiem jest przede wszystkim bytem teologicznym, ucieleśnieniem żywej wiary idącego przez pokolenia i meandry historycznych zawirowań Kościoła. Dobrze więc, że autorzy, tak często tutaj uczestniczący w liturgii, tę perspektywę uwypuklili i w profesjonalne rzeczy opisanie wpletli doświadczenie wiary żyjącego tu od 1000 lat Chrystusowego Kościoła. Księdzu prałatowi Jerzemu, państwu Berdlaw i tak drogiej memu sercu społeczności miasta gratuluję tej pięknej publikacji, której publiczna prezentacja odbywa się będącej prawdziwą perłą architektury sakralnej twarzy. Raduje się z piękna, które krok po kroku ksiądz proboszcz wydobywa i oczom naszym ukazuje. Niech wstawiennictwo filarów Kościoła, apostołów Piotra i Pawła sprawi, by ten Boży Dom wypełniała gorliwa modlitwa kolejnych pokoleń. Album, który mam zaszczyt Państwu prezentować, bez wątpienia właśnie tej sprawie służy. Ad majorem Dei Gloria, na większą chwałę Bożą. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za te piękne i ciepłe słowa albumu. I proszę Państwa, cieszymy się, jak tu jesteśmy zgromadzeni, że możemy dokładać do tych tysięcy, milionów cegiełki swojego życia. Dostaliśmy talenty, jeden z nas jeden talent, ktoś z nas 5, ktoś z nas 10. Nie wiem, ile talentów dostałam ja. Wiem, że nie mogę zakopać tego jednego talentu, że mam pomnażać. Mam to szczęście, że w tym pomnażaniu talentów właśnie są takie osoby, jak ksiądz prałat, ksiądz profesor, jak małżonek mój, jak wiele innych osób w mieście, w którym mieszkam już od 30 lat, podejmuje działania ważne i myślę, że dobre. Ecclesia Murata Juste Magnitudinis, Tituli Sancti Petri e Pauli. Tytuł albumu, który Państwu oddajemy do rąk, to pierwszy wers wizytacji, którą w 1583 roku przeprowadził ksiądz biskup Rozdrażewski i
uwiecznił w protokole wizytacyjnym. Rozdziały książki przytaczają łacińskie sekwencje. Te sekwencje są zapisane w tekstach naszego Kościoła, tak jak Fides est Donum Dei, na przykład tekst wprowadzający do tych obrazów, czy inne fragmenty z protokołów wizytacyjnych. Książka, którą pisaliśmy, wprowadza do Państwa domów tą opowieść o ludziach, którzy tutaj mieszkali, którzy współtworzyli naszą falę. A mieliśmy to szczęście, że w czasach największego zachwiania jestestwa religijnego, jestestwa chrześcijańskiego, to właśnie z Pucka wyszedł archidiakon judycki, to właśnie z Puckiem związani byli wejherzy, którzy stanęli administracją państwową w obronie chrześcijaństwa, ale przez naszą falę przeszli swoją pracą błogosławiony ksiądz Migoń, pierwszą po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej mszę w naszej parze odprawił ksiądz Alfonsas Lipniunas, sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny toczy się na Watykanie. Z tym kościołem wiąże się kilkadziesiąt lat posługi księdza Analaufa, który ze Śląska sprowadzony w połowie XIX wieku właściwie przywracał temu kościołowi wagę rozumienia wiary. Z tym kościołem wiązał się ksiądz Fitkał, ksiądz Borna. Nie sposób pamiętać o tych osobach, jeżeli nie mamy źródła, jeżeli nie mamy właśnie tego, co nas poprowadziło kościołem. Bardzo nie chcielibyśmy, żeby za naszego życia nasza piękna świątynia stała się salą koncertową czy salą wystawową. Chcielibyśmy, żeby ten kościół był zawsze kościołem, domem Chrystusa, żebyśmy my współtworzyli ten kościół, a jednocześnie, żeby to wszystko, co jest materialnym bytem, było dostępne dla osoby, która chce przeczytać, chce poznać przeszłość, chce poznać rozumienie treści. 30 lat temu, kiedy patrzyłam na te obrazy w prezbiterium, nie rozumiałam tych obrazów. 20 lat temu, kiedy patrzyłam na obraz, na ołtarz w kaplicy Judyckiego, nie rozumiałam tych sekwencji obrazów. To tak jak każdy z nas. Żeby zrozumieć, trzeba czasami pokonać tą barierę alfabetu. Dla naszego kościoła dzieła sztuki stworzone w dobie nowożytnej i później wymagają na nowo poznania alfabetu. My w książce, w albumie chcemy Państwu dać właśnie to narzędzie do czytania naszego kościoła. Kiedy ksiądz proboszcz, ksiądz prałat czasami błogosławi parafian gotyckim krzyżem, tak zwanym pacyfikałem, oczywiście odbieramy to błogosławieństwo, które jest pierwszym przekazem. Natomiast w drugiej refleksji, kiedy popatrzymy na ten pacyfikał od XIV wieku towarzyszący naszemu kościołowi, kiedy poznaliśmy historię kościoła i na przykład ta wspaniała kaplica Judyckiego, ona przemawia do nas całym dokonaniem archidiakona, który na Pomorzu pod względem prawnym i administracyjnym odnowił katolicyzm w XVII wieku, to doczytujemy się,
że ten wielki człowiek gdzieś tam płynął statkiem. Płynął po pieniądze na studia do Rzymu. Płynął do Jakuba Wejhera, który na dworze cesarskim nabywał okłady militarne, okłady dworskie. Powiedzielibyśmy dzisiaj, studiował politologię. Podczas tej podróży morskiej ksiądz Judycki w nawałnicy, w zagrożeniu życia, ślubował, że jeżeli przeżyje, ufunduje w jakimś kościele, a szczególnie w swojej rodzinnej parafii, ołtarz dla Matki Boskiej. Ten ołtarz ufundował, dokumenty są zachowane, spisane, upublicznione, ufundował w kaplicy, która była zniszczona, zaniedbana, która zatraciła już swoje pierwotne znaczenie. W kaplicy Krzyża Świętego. Ta kaplica była w średniowieczu kaplicą związaną z dworem krzyżackim, z krzyżakami. Po licznych sekwencjach, po analizowaniu, po oglądzie i nawet po kolejnym wtórnym oglądzie, kiedy patrzymy, że w pacyfikale gotyckim na pewno z czasów dominacji i administracji krzyżackiej na Pomorzu, kapsuła z relikwiami jest na pewno nietknięta, zaplombowana w XIV wieku, może na początku XV, może na samym początku XV wieku, ostemplowana lakiem na fragmencie, na drzazce krzyża z krzyża. A więc to tutaj u nas mamy relikwie drzewa Krzyża Świętego. Oczywiście to Chrystus jest dla nas najważniejszy, ale to źdźbło zostało zrożone krwią Chrystusa i on jest tutaj z nami. Niech ten album poprowadzi Państwa przez te sekwencje, które są drogą do duszy. Szanowni Państwo, te słowa mojej żony, współautorki tego albumu, są przesłaniem skierowanym do każdego z nas. Próbowaliśmy budować ten album na płaszczyźnie znaku i to hermeneutyczne znaczenie. Więc szukanie tego, co jest za tym obrazem, który oglądamy. Jakie jest jego znaczenie, jakie jest jego przesłanie dla nas osobiście. Co ono wnosi w nasze życie. Stanowi zasadniczy motyw tej książki. Książki, która jest dla nas znakiem. Cieszymy się z dzisiejszej obecności Państwa, bo właściwie tak liczyliśmy się z małą ilością chętnych do podzielenia się z nami tą radością, ale stanowicie Państwo dla nas największy dar tego spotkania. Więc niech ten album Fary w Pusku stanowi tą więź pomiędzy nami. Dziękujemy bardzo księdzu prałatowi Jerzemu Guncy za decyzję odważną wydania tego albumu. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi za dobre słowo, którym opieczętował przesłanie tego albumu. Dziękujemy chórowi parafialnemu świętej Cecylii, który włączył się w kreowanie tego wielkiego święta dla polskiej fali. Bo przekaz, który jawi się w sposób jasny i klarowny, zostaje przyjęty wtedy, kiedy w godnej oprawie mówi się o rzeczach ważnych.
pionierze w Lewisko Region, współtworząc ten album, dołożył wszelkich starań, byśmy mieli książkę z prawdziwego zdarzenia. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Następny punkt to możliwość nabycia artykułu. Autor, jeśli ktoś jest zainteresowany, poproszę, by też złożyli podpisy. Każdego, kto zechce, to jest taka dzisiaj wyjątkowa okazja. I album, jak wiemy, jest w cenie 55 zł. Jestem przekonany, że taniej go nabyć nie można, bo to jest prawie tyle, co koszt druku. Ale zależało mi bardzo na tym, żeby ten album mógł dotrzeć do parafian, by ta intencja tylko przyświecała. Bo co by nie powiedzieć, tylko słowo drukowane jest trwałe. To, co w naszej pamięci gdzieś tam ulotne, gdzieś ginie, słowo drukowane jest trwałe. Bardzo się cieszę z obecności każdego i zapraszam autorów. Pani mówisz, bardzo proszę. Tak się wciska, ale czuję, że zbliżamy się ku końcowi, a nie chciałam zrobić tego momentu. Chciałam w społeczności miasta Płocka, całej społeczności, to parafian tej parafii, podziękować Państwu za ten album, który jest oparty na rzetelnych, żmudnych pewnie badaniach. To jest bardzo cenne. Najjaśniejsze do Pani. Jeszcze mam żonki. Tak jest już.
Trochę drobnie to rzucę. Świetnie, to sprawdzisz.